Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Już mamy nowy rok, 2019. Piątek, 4 stycznia. Podkusiło nas tak spróbować tę szóstkę z pięcioskibowym pługiem, jak sobie poradzi. O, widać, Filip chodzi, nagrywa. Wrzucimy parę takich ujęć właśnie z zewnątrz jeszcze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nagram vloga, coś tam opowiem co nieco. Mamy taki mały kawałeczek tutaj do zaorania. Ile tutaj jest? 60 arów może. Znajomy zostawił u nas pług pięcioskibowy Kvernelan Vario. No to pomyśleliśmy, że spróbujemy sobie, jak to będzie szło. Ale no, wiedziałem, że poradzi sobie. Nie ma problemu jakiegoś większego. Bieg niżej jadę niż normalnie z Ibisem. 5 skib jest, no to nie ma się co dziwić. Orze też sam, w sumie jest w miarę dobrze ustawiony, nie będę tam nic już świrował, komuś przestawiał. No i tak to wygląda. Pierwsza, czwarta skiwa to tak jak u nas idzie, ciut za koło, za ślad. Piąta skiwa wiadomo już całkowicie z boku. Fajnie to wygląda, zawsze mi się podoba, jak ta piąta skiwa wystaje. Śnieżna orka. Szkoda, że tak sypie teraz taka mrzawka w sumie bardziej, bo jest na plusie. Dronem by to ładnie wyglądało, takie ujęcie, ale już nic nie zrobimy. Zima idzie. Szkoda, że taki mały kawałek, ale tak dla testu sobie wzięliśmy. Zobaczyć, jak to będzie szło. Przy wyborze pługa też chcieliśmy pięcioskibowy. Ibis miał być właśnie 5 skib, bo już była w planach te 7. Z tym, że nie było dostępnych od ręki, trzeba było czekać chyba tam 2 miesiące, z tego co pamiętam. No, obiecywali, że jest 2 miesiące, ale no to już było na mnie na rękę. A mieli na placu właśnie tą 4+, także zdecydowaliśmy się i może się tam kiedyś tą skibę dokupi. Póki co nie ma potrzeby, bo po obornikach większość się orze, te 7 chodzi z rozrzutnikiem, to nie ma potrzeby. O, teraz pokażę może na 11 biegu, tak jak ja zazwyczaj swoim orze. Ciężko ma, ale też idzie jeszcze, jako tako. No, widać, dusi go dusi, ale wskazówka nie schodzi w dół, tylko po prostu już nie ma zapasu mocy. Otworzę może okno teraz. Tak to wygląda. Także 5 skip to już parę filmików jest na YouTubie w ogóle z takim samym modelem. Ciągają pługi pięcioskibowe i radzą sobie jako tako. Tutaj mamy kombinację, bo to taki ogród. Ale pobawimy się chwilę, zobaczymy jak to będzie. Vario, pełny rozstaw jest. Trochę ten pług już tam przeorał hektarów. On ładnie orze, ale no, tak to jest. Już teraz wszyscy odchodzą od orkowych systemów, bezorkowo już. Ale ten pług jest 2013 rok, z tego co pamiętam, już nie pamiętam dobrze. Tak mi się wydaje. 200 ton rocznie lekko orze, jak nie lepiej. Z początku go ciągał John Deere 7810. Później RK 190, teraz ciąga go MK 175. W międzyczasie czasami 7830, ale jest zdecydowanie za duży do niego, na pewno 6 skip już by sobie, bo też czasem tam pożyczają, taki ciągany już też Kvernelan właśnie na kółku 6-skibowy, no to ta 7 chodzi z nim. A tak teraz MK nowa jest u nich, to jeździ z MK i to jest tak akurat według mnie i według producenta, myślę, jest dobrany akurat mocą. Ale tak jak tutaj widzicie też, radzimy sobie. Kliny takie. A druga sprawa mnie tak też podkusiło, mówię, jak tu jest klin, pięcioskibowy pług, to zawsze kilka tych przejazdów się mniej zrobi, to będzie mniej kręcenia. Gorąco trochę. Właśnie dałem na fula, żeby tu szyby ładnie odmarzły, bo będzie widać coś tam. Jak to zamarznięte, to nic nie będzie.
No, kółko jest z tyłu, także troszkę inaczej, tak jak w Ogelnucie mieliśmy kiedyś. Ja już się przyzwyczaiłem do kółka z boku, ale tam nie ma problemu. Wagowo nie pamiętam, jak ten pług waży. Od Ibisa jest ciut cięższy na pewno, bo jest 5 kg, no wiadomo, Unia swoje waży, chociaż Kwerna nam też do najlżejszych nie należy. Kuny są też bardzo ciężkie, szczególnie ten trójkąt, ta rama taka cała jest pełna, nie ma tam żadnego prześwitu, tylko jest zespawana blacha. Mamy też taki plan, no nie wiemy jak to wyjdzie, żeby wakacje gdzieś, no w momencie kiedy będzie najwięcej prac do wykonywania, taki challenge zrobić codziennie, żeby był filmik. Miesiąc, tam 30 dni zrobimy, no czy nawet te 31, niech będzie codziennie jakiś filmik. Nie wiem, czy to jest wykonalne, no napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Filip się przeraża trochę, jak ja to wymyśliłem. No nie wiem, może się kiedyś skusimy coś popróbować, ale to będzie ogień. No laptopa już kupiliśmy, montujemy filmy nawet w kabinie. Już jest sprzęt przygotowany, także będzie łatwiej na pewno niż tam na stacjonarnym, ale no to jest trochę, wiecie, jak jeszcze trzeba robić, żeby tylko miał nagrywać i montować, to jeszcze, a jak trzeba coś w międzyczasie robić, to może być ciężko, ale zobaczymy. Tutaj piaseczek taki wyrzuca, właśnie widzicie, jest słaba ziemia, no jakbym go wziął na ciężką ziemię, też by było całkiem inaczej. Ale tu mamy taki kawałek teraz akurat, że spróbujemy, bo pługa nie będzie, to już później nic nie nagramy. O, orze sam, jak mówiłem. Jak pług dobrze ustawiony, to nie ma problemu. Dwunastką orałem kiedyś też. Ładnie się ustawiło, szła sama sobie. Z napędem oczywiście, bo bez napędu w sumie nie wiem, nie orałem bez napędu. Ciągnikami jakoś zbytnio 80 gdzieś tam coś kiedyś, ale to te pługi polskie, zwykłe zagonówki, to wiadomo jak to nimi jest, nie ma się co przejmować. Jakby taką obrotówką, nie wiem, być może by też sam się prowadził, tylko bruzda nie może być chyba za szeroka, bo to koło wąskie to będzie tam latać na boki. Zbliża nam się 20 tysięcy subskrypcji, za co bardzo dziękujemy. Przed nowym rokiem nam przekroczyło 19. Mam coś 19-100 chyba w Sylwestra wybiło, niecałe 19-100. Zdziwienie było naprawdę duże, bo rok temu mieliśmy jeszcze 3,5 tysiąca jakoś tak. Także ładny rok, naprawdę zadowoleni jesteśmy. Zobaczymy jak ten pokaże. Teraz trochę jeszcze będzie taki przestój, no wiadomo jest zima. Będziemy starali się, tak jak mówiliśmy, nagrywać co piątek jakiś filmik wrzucać. No jak będzie już naprawdę problem, no żeby tam na siłę czegoś tam nie wrzucać, jak niektórzy robią, no to już sobie odpuścimy, chyba przeżyjecie. Ale no, coś się zawsze tam wydarzy. A my orzemy. Nie wiem, zrobimy chyba jakieś cięcie. Pójdę z zewnątrz, jeszcze tam pokażę z bliska może jak to wygląda. Tutaj muszę uważać trochę. Babcia ma ogródek, jakiś portu widzę jest zostawiony jeszcze. By tutaj nic nie narobić, bo to będziemy jakoś później odcinać jeszcze ten poprzeczniak. Nie mam pojęcia jak, zobaczymy, zapytam. Widzę właśnie dużo ścinaczy ma połamanych. Nie wiem jak to się w ogóle, chyba takie przetarte już były. Jak tam? Bardzo pozytywnie. Witam wszystkich. Skiba za koło. Lubisz też, tak? Tak. To jest piękny widoczek. O, tu ten ogródek musimy jakoś rozpracować. Zahaczyć może. Nie wiem, później zapytamy, co babcia tam powie. Co mówisz, ujęć wystarczy. Wystarczy też, nie będziemy tego nie wiadomo ile tam rzucać. Rzucimy pod muzykę na początku parę ujęć. No, strona nie będzie. Jak to wygląda. Śnieżna orka i tak dalej. Nawet to idzie, powiem ci. Z zewnątrz też to, powiem ci, bardzo pozytywnie wygląda.
Jakby nie ta temperatura i wiatr, to bym tam jeszcze dłużej postał. Nie ma potrzeby. Bo później będziesz miał problem przy montażu. Oj, to ile tych ujęć, co ja teraz wybiorę? Za dużo. To z czego to tak było? No często. Z kukurydzy najbardziej. Oj, z kukurydzy. Często. Oj, dobra, cięcie. Dobra, tak to z zewnątrz wygląda. Dałem Filipowi, niech sobie pojeździ, bo wiecznie nie ma okazji jakoś. No ładnie to wystaje za koło. Podoba mi się. Z tyłu tym bardziej mi się podoba. Trochę skibę ma. Za głęboko przód jest troszkę. Ja to zawsze koryguję, nie zauważył. Widzę, do przodu się patrzy, ale to nie szkodzi. Każdy tam musi ileś pojeździć, żeby wszystko wyczuć. Ale to w słabej ziemi też jest. Wiadomo, ucieka to miękko. W ogóle nie musiałem pierwszej skiby przestawiać na rozstawie po MC. Na 650 była oponach. A tutaj są 600, ale jakoś to w miarę pasuje, także dobrze, nic nie musiałem tutaj kręcić. Nie będą mieli później problemu. A jakbym kręcił, to bym później odstawił, zaznaczył sobie, przekręcił z powrotem na to samo miejsce, ale no, jest dobrze. Także nic, będziemy się żegnać. My tutaj kończymy sobie, śnieg pada. Trzymajcie się, cześć.